zarabianie milionów na spekulacjach giełdowych, handel towarami bez koncesji. Gra, w której dla zysku możesz nawet sprzedać NPC-ów innym graczom. Zastanawiacie się, jaka firma wypuściła na rynek tak okropny symulator defraudacji? Czy był to znany z symulatora gangstera Rockstar? Czy firma Playway, która dla pieniędzy wypuści nawet symulator renowacji stacji kolejowej? Co? Tak naprawdę ten koszmar wypuściła przyjazna dla rodziny firma Nintendo. Przez ostatnie 2 tygodnie, ryzykując własnym życiem, zagłębiałem się w prawdziwy deep web gier komputerowych, podziemie handlu wokół tej gry i to, co odkryłem, przechodzi ludzkie pojęcie. Ponownie chodzi o przeuroczą grę Animal Crossing, która skrywa więcej mrocznych sekretów niż praktycznie każda creepypasta. Jeśli nie wiecie, czym jest Animal Crossing, przypominam, że jest to symulator życia, a jej celem jest w zasadzie upiększanie naszej własnej wyspy. To, co jest ciekawe w przypadku Animal Crossing, to niesamowicie bogata społeczność, jaka wokół tej gry się wytworzyła, która jest oparta na fakcie, że gra ma tryb online, pozwalający na to, że gracze mogą między sobą wymieniać się różnymi towarami. Praktycznie w każdym materiale, jaki zobaczycie o Animal Crossing, ludzie wspominają o kredycie, jaki trzeba zaciągnąć u Toma Nuka. To jest postać, która zaprasza nas na wyspę i u której zwiększamy nasze możliwości na tej wyspie. Robimy to w postaci kredytu, to jest takim zabawnym ukłonem wobec starszych odbiorców tej gry. Zakładam, że dzieci jeszcze nie pobierają kredytów, więc nie będą miały takich zabawnych konotacji z tą instytucją bankowości jak stres, bezsenność, depresja, odebrane domy. Tak naprawdę, kiedy skorzystacie z moich porad finansowych, spłacenie kredytu u Toma Nuka jest kwestią tygodnia czy dwóch. Już za moment otrzymasz ode mnie 10 porad, jak zarobić pierwszy milion, jak zyskać większą pewność siebie i jak pomnożyć swoje bogactwo. Te porady w żaden sposób nie przydadzą ci się w życiu, chyba że znajdziesz skałę, która uderzona łopatą wypluje z siebie bryłkę złota. Animal Crossing jest zorganizowany w taki sposób, że każdego dnia o godzinie 5 rano resetuje się świat gry. Każdego kolejnego dnia możemy więc zbierać pewne surowce, które później możemy albo przetworzyć na przedmioty, albo właśnie sprzedać. Te podstawowe surowce wydobywa się z kamieni. Z kamieni możemy wydobyć kamień, co jest dość oczywiste, rudę żelaza i właśnie między innymi fragmenty złota, które są dość drogim surowcem. Na naszej wyspie każdego dnia zawsze jest jeden kamień, który będzie wypluwał z siebie po prostu pieniążki. Każdego dnia na wyspie pojawia się też świecący punkt na ziemi, z którego możemy wykopać 1000 złota. Ale tutaj ciekawostka, jeżeli z powrotem zakupimy jakieś złoto do tej dziury, to za kilka dni w tym miejscu wyrośnie drzewo, które obrodzi w pieniądze. Dzwoniłem już do 15 centrów ogrodniczych i nikt nie chce mi sprzedać nasion na takie drzewo. Na naszej wyspie możemy posadzić sobie także chociażby sad, w którym będą rosły owoce. Oczywiście, tak jak wszystko w Animal Crossing, wymaga to określonego czasu. Takimi najbardziej powtarzalnymi źródłami dochodu jest oczywiście łapanie owadów i łowienie ryb. Tutaj rozpiętość cenowa wynosi od 400 za sztukę do nawet kilkunastu tysięcy. Czynności, o których powiedziałem do tej pory, są zupełnie legalnymi źródłami zdobywania funduszy. Przejdźmy teraz do szarej strefy, gdzie żadne zasady już nie obowiązują i gdzie pieniądze sypią się garściami. Albo nie, nie będę już tego rzucał, bo już to 2 razy robiłem chyba w filmach. Powtarzam się nie dlatego, że nie mam innych żartów, ale dlatego, że wydałem na te fałszywe 200, nie wiem, z 15 zł na Allegro, więc muszą się zwrócić. Głównym źródłem dochodu dla graczy jest handel rzepą. Nie znam się za bardzo na rolnictwie, nie wiem, czy w rzeczywistości rzepa jest też tak cenna, ale w Animal Crossing działa to na bardzo specyficznych zasadach. W każdą niedzielę do godziny 12 gracze mogą kupić na swojej wyspie rzepę. Rzepa jest tam w losowej cenie, zwykle wynoszącej od 90 do 100 iluś dzwoneczków za sztukę. Rzepa, którą kupimy w niedzielę, trzyma się przy życiu przez tydzień, to znaczy kolejnej niedzieli psuje się. Ale przez ten tydzień, od poniedziałku do soboty, każdego dnia możemy spróbować sprzedać rzepę za wyższą cenę. Po kupieniu rzepy w niedzielę sprawdzamy więc każdego dnia ceny rzepy po to, żeby ustalić, czy warto sprzedać ją już teraz, czy może poczekać, czy zaryzykować, czy pójść w bezpieczne akcje, znaczy rzepę. Nie, śmiejecie się, ale w internecie jest nawet strona analityczna, która próbuje przewidzieć fluktuację ceny rzepy na twojej wyspie. Jak spojrzeć na te wykresy, wygląda to jak rozszerzona matura z matematyki. W piekle. Co jest natomiast zabawne, to to, że rzepy nie da się w żaden sposób z jakiegoś powodu magazynować. Tak więc rzepę musimy dosłownie wyrzucić na ziemię. Jak ty lubisz najbardziej przechowywać swoją rzepę? Bo ja najbardziej lubię przechowywać moją rzepę w moim mieszkaniu. I generalnie po takich niedzielnych, porannych zakupach kończy się tak, że mam całe mieszkanie zajebane rzepą. Ale wróćmy do tego, jak się pozbyć tego wszystkiego, bo oczywiście można czekać na dobrą cenę na swojej wyspie. Jeśli jesteście mną, nigdy na tym nic nie zarobicie, bo ta gra mnie po prostu nienawidzi. Na szczęście jest wspomniany tryb online, a więc możliwość odwiedzania innych graczy na ich wyspach. Każdy z graczy ma losową cenę rzepy, więc zawsze trafi się ktoś, kto ma bardzo wysoką cenę rzepy. Więc jeśli mamy dostęp do wyspy tego gracza, możemy się tam udać z całą naszą rzepą, sprzedać ją i zarobić grube pieniądze. I oczywiście na taką mniejszą skalę możemy robić to między naszymi znajomymi. Ja na przykład wykorzystuję czasem do tego Instagrama, zadając ludziom na Insta Stories kluczowe życiowe i filozoficzne pytanie: jaka jest wasza cena rzepy?
I wtedy, nie wiem, Leszek Barcelowicz odpowiada: panie Hedzie, dzisiaj niska, nie sprzedawać. Jeśli chcecie dobrze sprzedać rzepy i zarobić naprawdę dużo pieniędzy, wystarczy udać się chociażby na taką stronę, która umożliwia graczom zaproszenie na wyspę innych graczy przy pomocy specjalnych kodów, które zresztą są wbudowane w grę, po to właśnie, żeby ci gracze mogli u ciebie sprzedać swoją rzepę. Tak oto każdego dnia na tej stronie można znaleźć mnóstwo ofert ludzi, którzy zapraszają innych graczy na swoje wyspy po to, żeby oni tam mogli wykorzystać właśnie tą losową, wysoką cenę rzepy. I to wszystko jak prawdziwa giełda i jak prawdziwe transakcje handlowe odbywa się przy udziale bardzo specyficznego savoir-vivre. To znaczy, jak chcesz u kogoś sprzedać drogo rzepę, to musisz za to zapłacić. Jeżeli nie jest określone inaczej, to powinieneś osobie, u której dokonujesz transakcji, dać około 10% zarobionych pieniędzy. Jest to więc bardzo agresywna bankowa prowizja, ale mimo wszystko to się opłaca, bo kiedy kupisz rzepę za na przykład 95 za sztukę, to sprzedając ją na innej wyspie za 600, zarobisz tyle pieniędzy, że kiedy nawet oddasz te 10%, to i tak wychodzisz bardzo do przodu. Zabawne jest natomiast to, jak ta cena za usługę udostępnienia swojej wyspy zmienia się w ciągu tygodnia. Ogólna tendencja cen rzepy w Animal Crossing jest taka... Powiem historię jak makler na temat gry dla dzieci, ale taka jest rzeczywistość. Tak więc na początku tygodnia, kiedy próbujemy sprzedać rzepę, bardzo często osoby, które otwierają swoje wyspy z atrakcyjnymi cenami, żądają od nas, nie wiem, 100 tysięcy. Jest to więc stosunkowo niewielka cena. Ta strona jest też tak skonstruowana, że tam ustawiasz się w kolejkę. I na początku te kolejki do tych atrakcyjnych wysp zwykle obejmują 10, 15, 20 osób. Kiedy jednak zapomnisz sprzedać swojej rzepy na początku tygodnia, to w drugiej połowie tygodnia dobicie się na jakąś wyspę graniczy z cudem. Kolejki sięgają po 200 osób i w dodatku osoby, które mają wysokie ceny na swoich wyspach, żądają za wizytę na przykład 500 tysięcy, kilku fragmentów złota albo innych elementów. Animal Crossing to po prostu kapitalizm w najczystszej postaci. Wyzysk, wyzysk, wyzysk. Proletariatu. Pomyślałem, że żeby być na czasie, powinienem zacytować... Ostry cień mgły. Boom, jestem na czasie. No właśnie, masz już te pieniądze. Na co wydawać pieniądze? Na meble, bidet, na parasolkę z pomarańczy. Cała zabawa z zarabianiem w Animal Crossing sprowadza się do tego, że gracze za te wszystkie zarobione pieniądze za rzepę kupują sobie nowe przedmioty po to, żeby zebrać najlepszą kolekcję i z tej kolekcji zbudować sobie najlepszą, najładniejszą i wymarzoną wyspę. W duchu Animal Crossing jest to zorganizowane w taki sposób, że każdego dnia w sklepie możemy kupić za każdym razem nowe przedmioty. Ale jeżeli coś kupimy, jeżeli coś podniesiemy, jeżeli coś będziemy mieli w swoim plecaku, to ten przedmiot zostaje dodany do bazy przedmiotów, jakie mamy, dzięki czemu później możemy zamówić go ze specjalnego automatu i możemy to robić później w nieskończoność, o ile oczywiście mamy dość pieniędzy. I właśnie dlatego warto być bogatym. Są też inne zalety, ale warto też, żebym sobie zamawiać przedmioty. Z tą charakterystyczną mechaniką, że kiedy podniesiemy jakiś przedmiot, to zostaje on dodany do naszej bazy, wiąże się inna część nielegalnej działalności, kiedy dzięki moim kontaktom przeniknąłem do siatki znajomych wymieniających się przedmiotami. To jest wydarzenie mrożące krew w żyłach i niestety mogłem je filmować jedynie z ukrycia. Zwykle wygląda to tak, że gracze robią na swoich wyspach takie specjalne stanowiska, umawiają się później na jakąś konkretną godzinę. Każdy z tych graczy przynosi ze sobą kilkanaście przedmiotów, tych najciekawszych rzeczy, jakie ma w swojej kolekcji. Na miejscu wymiany, po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma policji, każdy z graczy na swoim slocie wyrzuca wszystkie przedmioty, jakie ma, a później wszyscy gracze kolejno podnoszą wszystkie te przedmioty z każdego kolejnego pola. W ten sposób każdy z graczy otrzyma jakiś nowy przedmiot w swojej bazie i będzie później mógł go na swojej wyspie zamówić przy pomocy automatu. To jest jednak dziecinną igraszką wobec kolejnej rzeczy, jaka wiąże się z przedmiotami w Animal Crossing. Istnieje co najmniej kilka stron, na których gracze w Animal Crossing wymieniają się przedmiotami. I są to strony zorganizowane na wzór chociażby Amazonu czy popularnych stron aukcyjnych. Na tych stronach możemy więc znaleźć w zasadzie wszystko. Owoce, meble, jakieś specjalne, rzadkie przedmioty. Oczywiście ceny tutaj przedmiotów są generowane przez sam rynek. Nie będę tutaj tłumaczył podstaw ekonomii, bo wyręczyłbym studia ekonomiczne i by zbankrutowały. Generalnie rozpiętość tych cen jest olbrzymia i jest to biznes, na którym można zarobić naprawdę sporo belsów. Na tych stronach poza przedmiotami sprzedaje się także... żywe istoty. Gracze na swoich wyspach poza obiektami, budynkami czy kwiatkami mogą mieć także mieszkańców. Tych mieszkańców sprowadza w sposób, powiedzmy to, losowy. I ta losowość sprawia, że niektórych NPC-ów jest trudniej znaleźć i są oni bardziej oczekiwani przez graczy. No bo pomyślcie sobie o tym w ten sposób. Jeśli chcecie zbudować sobie perfekcyjną wyspę, a potem pojawia się tam zwierzątko z taką mordą, to może wam to zepsuć całą wizję. I właśnie dlatego w Animal Crossing dochodzi do handlu NPC-ami. I jest to dość zabawne, bo ta mechanika tak naprawdę polega na tym, że jeżeli ktoś wprowadzi się na naszą wyspę, to może też się z tej wyspy wyprowadzić, może mu się ta wyspa po prostu nie spodobać. Jeśli zaprosimy innego gracza na naszą wyspę i ten gracz porozmawia sobie z NPC-em odpowiednio długo, to ten NPC może podjąć decyzję o tym, że będzie chciał przenieść się do tego innego gracza. I w ten oto sposób dochodzi oczywiście do transakcji. I rzeczywiście, jak się wejdzie na strony aukcyjne, czy na te strony, gdzie sprzedaje się przedmioty z Animal Crossing, można znaleźć konkretne
konkretne aukcje poświęcone tym najbardziej rzadkim, najbardziej cenionym, najpiękniejszym w opinii użytkowników Animal Crossing NPC-om, postaciom, miłym zwierzątkom, za które trzeba zapłacić grube pieniądze. Na pewno handel NPC-ami, pokrętna giełda szemranych transakcji na rzepie, czy opcja sprzedaży mebelków na stronie imitującej wyglądem Amazona, to nie jest coś, czego spodziewałbym się po Animal Crossing. A jednak, wokół tej gry wytworzyła się naprawdę przedziwna społeczność, która eksploatuje te mechaniki do granic możliwości. Ma się takie poczucie, że tak jak żartuję przez cały ten materiał, to nie jest do końca to, jak miała ta gra wyglądać. To jest coś, co gracze dobudowali sobie we własnym zakresie. Powiedziałem gracze? Miałem na myśli malwersantów, kochsztaplerów, ale czemu się dziwić? Pieniądze mają niesamowitą wartość. Jedyne, czego nie kupisz za pieniądze, to w tych czasach barber. Swoją drogą, widzieliście moją zwrotkę Hot 16 na TV Gry Plus? To było nawiązanie właśnie do niej. W zasadzie ja nie narzekam na moją fryzurę, bo nie przeszkadza mi aż tak bardzo. Problem pracy na YouTubie polega natomiast na tym, że jak potem wrzucę swoją twarz do Photoshopa z miną na tą miniaturkę, to potem strasznie ciężko się wyciąć, żeby to naturalnie wyglądało. Serio, to jest prawdziwy problem.